Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na kanale. Ja jestem Prawy, to jest kolejne spotkanie z Far Cry 4, gdzie powoli, ale wielkimi krokami zmierzamy do końca gry. Nie zostało nam już dużo. O ile pamiętacie, ostatnio zrobiliśmy tą taką misję fabularną dla złotego szlaku. Szlak nas nie trafił, ale osłabiliśmy fortecę Yami, bo rzekomo zabiliśmy ją. I teraz już jej fortesa jest osłabiona. Więc jest to najwyższy czas, aby się do niej udać i ją zaatakować. Ale zanim, jak już jesteśmy tutaj, to myślę, że pójdziemy sobie tak po kolei. Najpierw sobie weźmiemy tą dzwonnicę, potem weźmiemy sobie strażnicę z trzema alarmami trudno. Tu mamy jeszcze jedną strażnicę ewentualnie i może potem pojedziemy już na fortecę Yami. Nie wiem, czy to wszystko uda się dziś zrobić, czy też nie, no ale zobaczymy. Jak słyszycie, też jestem lekko przeziębiony. Więc... No jest jak jest. No co ja tu mogę dużo mówić? Jest jak jest. Amo mamy. Tak, 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 dokładnie. Tu jeszcze ostatnio nas zaatakowały te mendy. Jasny gwint. Tak, bum, bum, bum. Skąd się tu chłopiec wziął? Posrało cię? Dobra, wsiadaj, kobieto. Jedziemy. Wsiadasz, kobieto? Czy idziesz z buta? Tu se chyba... O ty ciuru. Gdzie ta kobieta idzie? No dobra, widzimy, że się pali, nie musisz tu dlatego mówić. Wsiadaj. Wsiadaj, kobieto, tutaj jestem. Jak ona tu kuźwa przyjechała? Przecież nie ma przejazdu. Dobra, nie wiem, jak żeście tu kuźwa kobieto przyjechała. No dobra, tam można przejechać. Wolałem się upewnić, bo bałem się, że tam jest skarpa. Wsiadaj. Jak ja wychodzę, to ty nie musisz za każdym razem wysiadać. Dobra, tu nie jest, że tak powiem. Aha. Świetnie. Go, go, go! Dobra, nie będę tego nawet komentował. Szkoda strzępić ryja. Nie drzejcie, mord. Country, ja wiem, kobieta. Co
Do widzenia. Zaraz uwolnimy tu chłopa. O, dzik. Świński świń świniowaty. Cicho bądź, chłopie. Kurwa, ale my nie mamy samochodu, no przecież tam nie będę z buta lecieć. Bez jaj. O, tam jest no, jakiś samochód i to nasz taki służbowy. To tam zejść. O, tędy. Jakoś takoś. Holy shit! No niestety, dwójka naszych zginęła. Z rąk misia. Czy też z łap misia. Niestety. Wsiadaj. No ale wsiadaj! Czego stoisz? Dobra. Jedziemy, zobaczymy jak tam nam tą dzwonnicą pójdzie. Widzenia. Kurde, ile tu naszych wszędzie? I dobrze. Do widzenia. Zaś! Kurde, jeszcze żyją, patrz. To jest snajper jakiś. Ty, zostawcie mi ten samochód. Kobieto, to już jest nasz samochód. Dobra, działko. Dobra, zabieramy. Dobra, jedziemy stąd. Troszkę tu ich posprzątaliśmy zaś. Czekaj, bo tam jest jakiś pytajnik.
Idziemy, go od razu machniemy. Zobaczymy, o co tu z nim chodzi. O, też jakiś Dumphana czy jakiegoś tam innego Mongoła. Tam nie idzie wyskoczyć, nie? Nie. Dobra. A już, palimy gumę stąd. Wracamy, kobieto. Nie wiem, czy ty jesteś. Tu jesteś. Chodź, wracamy. O! Kurwa, lecz się, chłopie. To tak dla pewności. This is what I trained for. O, i tam jest ta dzwonnica, tak? Tak. No to w sumie mógłbym tam nie jechać już samochodem, tylko przejść się po prostu jak człowiek na nogach. Ale nie po to mam samochód, żeby iść na nogach. Dobra, nie widzę ich tam. Widzicie, ona też ma takie działo. Dobra, nie wiem, co tam się dzieje. Coś tam jest do zebrania. Osłaniaj mnie, kobieto. W razie W. Okej. Okay. Może byśmy tego gruza naszego naprawili. Chociaż nie był bardzo zniszczony, elegancko. Chodź, kobieto, za mną. Dobra, wychodzi na to, że nikogo tu nie ma. Plakacik, cyk, do widzenia. A jednak są. Tam gdzieś jest drugi ciul. O, idzie. Czekaj! Mówiłem, czekaj, tylko se przeładuję. Mówiłem. Kobieto, ty się tu zajmuj dołem, a ja idę. Pytanie, jak ja mam tam wejść? Wszystkie wejścia są zamknięte. No autentycznie. No i co? Uważaj, kobieto. Po co ty lecisz do tego granata? Go! Go! Go!
Nie wiem, jak to wtedy? No i co? Nie wiem. Jak ja się mam tam dostać do Trzyla? A to kurwa. O, czekaj, bo tam jest chyba ammo. Ty, a może ja się tędy mam tam dostać? Kurde, ty. Ty, no jo. O shit, Kanada. No, powiem wam. Wow, zaimponowali mi, bo jeszcze tutaj czegoś takiego nie musiałem robić. Żeby w taki sposób wchodzić do dzwonnicy. Tam nie sięgnie już kotwiczka? Kurde, myślałem, że spadnę. Aha, tędy, dobra. Zobaczmy, czy coś tutaj jest ciekawego. Tylko tak, co bym nie spadł może, byłoby super. Dobra, nie widzę tu nic ciekawego. Okej. I kotwiczka. Uwaga tam na łeb, może ci kartą spać. Ty, ale gdzieś tu powinien być jeszcze jeden plakat. No, ja go tu za bardzo no nie widzę. Gasimy to ustrojstwo propagandowe. Do widzenia. Spadaj, dziadu, głupi ptoku. Chyba pancerny ptok, czy co? Czekajcie, bo tu jest jeszcze jakaś ksinka. O właśnie, ammo. Opaski zaciskowe. To rewelacja na Bałtyku, lody, lody na patyku. Kurde, ale to mnie tam gdzieś daleko wyniesie, a ja nie chcę. Ale ja mam chyba spadachron, nie? Czekajcie, ja sobie tu zrobię zapis. Dobrze, ja mam chyba spadachron. Aaaa,
shit. No nie do końca o takie Polskę walczyłem. No ale dobra, powiedzmy, że okej. Ty, gdzie jest ta moja kobieta? Pożar się Boże. Do widzenia. Kurwa, jeszcze ten głupi ptok. No i chłapnienie mi zakładnika. Ciul. No niestety, chciałem, próbowałem. Matka natura zrobiła swoje. Czy ja mogę coś wytworzyć? No nie bardzo. Panterę bym potrzebował. Dobra, tu gdzieś. Kurde, no i tak ją zagryz. Ciul głupi. Co to w ogóle było? Świnka? Biedna świnka. Dobra, tu widzę, nie mamy żadnego. Ten nasz cudowny samochód się oczywiście wziął i znikł. Więc. A to co? Tapir malajski. O. Jeszcze 4 takie skórki. Znaczy nie jeszcze 4, tylko jeszcze 2. A łącznie 4. Wsiadaj, kobieta. No to co, teraz tak jak mówiłem, a najpierw to może podjedziemy sobie zakupy zrobić u tego faceta. Bo powiem wam, słabo trochę. Czemu ty, kobieto, nie strzela? Tak, tak, your friend, właśnie, to ja. Dawaj mi wszystko, co masz. Teraz tak, kamizelka kulkoodporna. Coś bym ci tu sprzedał jeszcze. Cyk, cyk, cyk. Okej. I hope this helped you. Move. Anything else? You know where to... W jakiej wędrówce, chłopie? Przecież ja nie jestem tobą. Żebym ja tu wędrował. W sumie nie wiem, czy ja... O! Sorry, chłopie. Nie wiem, czy ja muszę tutaj wszystkie te strażnice i dzwonnice odbić. Wydaje mi się, że chyba nie, ale... Ale jakoś tak... Co jest? To bardziej takie moje tutaj, że tak powiem, widzi mi się. Że chciałbym to zrobić. Kurwa mać, gij szmaciarzu. Patrz, nie chcę zdechnąć. Cywil niestety zginął. Ale ten ciul też. Wsiadaj, kobieto. Wolałbym, żebyś tam poszła. No ale dobra. Oh.
Niech ci będzie. Dobra, tu zostawimy naszego gruza. Idziemy tam z buta. Może stąd coś nam się uda podpatrzeć. Tam mamy alarm. O, widzę snajpera gdzieś. Bring it, I'm ready. Jest snajper. Czekaj, tam jest chyba dobry też punkt do obserwacji. Jest trochę wyżej. Dzisiaj tej fortecy może nam się nie udać odbić, ale to nic. Chciałbym sobie podbijać tutaj dookoła tej fortecy. Za dużo czasu też gdzieś nie mam. Bo tak jeszcze godzinę gdzieś mogę posiedzieć, bo muszę ten odcinek wyrenderować, zacząć wysyłać i jechać, że tak powiem, do pracy. Aha, tam mamy drugiego ciula. Tu jest alarm, widzę. Widzicie? Tu jest alarm. Tam jest snajper. Dobra. Się tam trochę oddalam od tej strażnicy. Kobieto, idź tam. Żeby tu tylko nikt teraz nie szedł ani nie płynął. A tu wiecie, jak oni włączą alarm, przyjedzie Gwardia Królewska, przyleci śmigłowiec, to jest po mnie. Możemy tu też, wiadomo, odwrócić ich uwagę gdzieś tam naturą. Nie umieszkam tego oczywiście wykorzystać. Dobra, poszedł. Najpierw by się zdało tych właśnie snajperów wyeliminować.
I tam jest alarm. Czyli jeden alarm byśmy mieli już z głowy. Czekaj, czekaj. Nie wiem, czy ja mogę, czy ja mam tą umiejętność, że ja tych ciężko zbrojnych mogę eliminować tak po cichu. Eliminacja ciężko zbrojnych. Naciśnij F, aby wyeliminować żołnierzy ciężko zbrojnych lub ciężko zbrojnych operatorów miotaczy ognia. Tak. A widzisz. Trzeba powoli i na spokojnie. Że ich to tam nie zainteresowało za bardzo. Dobra, jeden alarm mamy wyłączony. Drodzy moi mili parafianie. Gorzej, bo nie widzę kolejnych alarmów. Dobra, ten Polas tam na ulicę.
Real food is the only thing I miss about civilian life. Shit and all. Korci mnie spróbować tam. Wyjść. Patrzcie, co my tu mamy. Crazy to think of all the blood my blades tasted. I hear you. Ja jego tak czysto teoretycznie mogę po cichu wyeliminować? Kurwa. Kurwa, jak się rzucili. Ty, ona tu przyszła. Kobieto, kurwa, ty mi zepsujesz całą akcję. Idź tam. Fuck. Ty dobrze se radzi. Kurwa. Fiu! Kaszka z mleczkiem. Kurwa, ty, ale dwa alarmy były niewyłączone, a ona tu przylazła. Ja pitole, co za akcja. Czekajcie, zaraz wracam. Dobra, jest. No, także kobieto, zaimponowałaś mi. Tylko jakby się tak trochę częściej mnie słuchała, to byłoby naprawdę fajnie. Ale tak poza tym, no to... Szacun, bo naprawdę to była bardzo dobra akcja. No, no wiecie, no jednak ona jedna była na ilu tych ciężko zbrojnych. Całe szczęście, że nie zdążyli żadnego alarmu włączyć. No, ale w sumie nie mieli na to za bardzo czasu, bo ich w jedno miejsce ładnie skupiłem, nasyłając na nich tu jakąś zwierzynę. Więc oni wszyscy byli w jednym miejscu. Oni wszyscy byli tutaj w jednym miejscu, ładnie skupieni i no wychodzi na to, że wszyscy musieli mieć daleko do alarmu, bo nikt tego alarmu nie odpalił. Jeden alarm mieli wyłączony, przy którym ja byłem w zasadzie, więc no tu mieli, że tak powiem, po sprawie, bo jakby przybiegli do tego alarmu i tak by go nie odpalili, tak. No mieli tych alarmów jeszcze dwa aktywnych. Ale co, jeden widzę jest tam, to mieli tam daleko.
A tego snajpera już nie było, bo już go wyeliminowałem na całe szczęście. No i drugi, trzeci alarm był tutaj, gdzie też tego snajpera wyeliminowałem w porę i... No po prostu nie miał kto tego alarmu tutaj włączyć, na całe nasze szczęście. Na całe nasze szczęście. Dobra. Co, idziemy do sklepu. I czeka na nas kolejna strażnica. Tylko trzeba uzupełnić zapasy. Proszę, proszę, jakie tu luksusy. No, no, no. Tylko tyle ammo? Patrzcie, kamizelkę kulkoodporną mam jeszcze na 66%, ale ja sobie ją wymienię. Żeby nie było potem jakiejś dziwnej sytuacji, że wiecie, że oni mnie na jednego strzała zdejmą. No, tu jednak nie ma co lekceważyć wroga. Za chwilę może być, wiecie co. Że wyjedziemy stąd i będziemy musieli tu szybko wrócić, bo oni będą odbijać. Albo raczej będą chcieć odbijać. I co? Mamy wracać? Na razie jeszcze nie. No. Bo już... Miałem mówić, że zaczyna się to takie trochę nudne robić, że za każdym razem musimy wracać do strażnicy, którą świeżutko co odbiliśmy, żeby ją ponownie, znaczy żeby ją bronić, żeby jej nie odbili. Tam chyba jadą jacyś nasi nieprzyjaciele. Strzelaj, strzelaj, kobieto. Ale weź się ich zabij, no. Albo daj mi to działo, ja będę strzelał. Dobra, teraz już nie ma żartów. Bo widzicie, co jest przed nami, nie? Kobieto, idź tam. I stój tam. I grzecznie mi tu. Tam idź w sumie jak najdalej od ulicy, bo wiecie, jak to się potem skończy. Ktoś tu będzie jechać, szedł albo coś i ona zaraz będzie strzelać. A jak ona zacznie strzelać, oni się zaczną interesować i jest po nas. Padaj, dziadu mały. Miodożer. O, patrz, już mamy pierwszy alarm do wyłączenia. Ale zanim, to pierwszy trochę tu rozejrzymy. Tam już widzę jakiegoś ciula. Jest to snajper. Thank you.
Kurde, no ja tu ich za dużo. Nie widzę, tam widzę jest alarm. Tam jest alarm. Zwierzynę jakąś też mają. I tam jest alarm. W sumie nie jest to duży. Duży teren. Ich tu też nie ma jakoś dużo. O, coś przybiegło. Kurwa, snajpera mi załatwiła. Cokolwiek. Wilk? Kurwa, kobieta przyszła. Już wiem, o co chodzi, bo ja jak rzucam mięskiem, to klikam środkowy przycisk myszy, a to jest też przywołanie tej pieprzonej kobiety. Nie trafiłem. Dobra, wchodzimy kurwa z grubej rurki. Najpięknie. Powiem wam, wcale nie tak trudno te strażnice tutaj odbić. Znaczy inaczej, nie wszystkie. Niektóre są faktycznie giga trudne, ale niektóre są tak żenująco proste, że w głowie się to nie mieści. A niby poziom jest trudny, nie? Widzicie, ja tą strażnicę 10 minut odbiłem. No, kaszka z mleczkiem. Nie było ich tu jakoś przesadnie dużo. A dwa, też dobra strategia. Tylko no właśnie, ja się dziwiłem, czemu ta kobieta za mną tu lezie. Jak ja jej nie wołam, a no jak klikam środkowy przycisk myszy, żeby rzucić mięsko. Tak, ażeby... Ja klikam środkowy przycisk myszy, żeby rzucić mięsko, żeby tu jakiś zwierz przyleciał i się trochę nimi zaopiekował. To... No to jednocześnie też ją przywołuje do mnie. Ale z drugiej strony, no to ona tam robi zamieszanie też od innej strony. Ja snajperką po cichu siup, siup, siup. No i w sumie też jest zajebiście. Zdejmiemy ten plakacik. Dobra, rozejrzymy się tu jeszcze trochę.
Czyli co? Czyli w sumie to, co miałem na dziś założone, dzwonnicę, jedną strażnicę i drugą strażnicę, odbiliśmy. W planie była jeszcze ta tutaj forteca Yami. Powiem tak, pojedziemy, spróbujemy, ale nie obiecuję, że się uda. Idziemy do sklepu, bo tu jeszcze wiadomo, mogą nas po drodze gdzieś zaatakować, to jest jedna kwestia. Druga kwestia jest taka, że wiecie, być może będziemy musieli tu jeszcze wrócić do obrony tejże właśnie fortecy. Znaczy, czy też strażnicy. Fortecą to nie jest tak oficjalnie. Dobra, i zupełnie z ammo. Cyk. Proszę bardzo, nic mnie nie uszkodzili, bo w sumie oni w moim kierunku nie oddali ani jednego strzału. Także spoko. Idziemy, kobieta. O, czekaj, 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 tygrys. A co go zaatakowało? Dobra, pięknie się tu uporaliście z tym czymś. Zobaczymy, co to było. Skórkę sobie wezmę. No i zarazem przyjęte. Śnieżna pantera. Elegancko. Tutaj był tygrys. Ej, gdzie jest ten tygrys? Przecież gdzieś tu go katrupiłem. Czy nie? Możemy coś wytworzyć. Na materiały wybuchowe. Albo ogromna torba na zbiorniki z paliwem do miotacza płomieni, flary, rakiety i pociski do granatników. Dobra, to sobie zostawię na razie i zostawię sobie te skóry pantery śnieżnej, bo raczej będę wolać tamte. A to potrzebuję jeszcze jedną panterkę śnieżną. Zresztą. Dobra, jedziemy. Kto się dze? Spokojnie, kobieto. I co, będą odbijać te fortece? Shit, jak jeździsz, baranie? Znaczy fortece. Boże, co ja się na tą fortecę tak wziąłem? Pojedziemy na fortece teraz. A to nie jest forteca, tylko to jest strażnica. No ale już tutaj ładnie ten teren mamy, no, oczyszczony, nie? Zostaną nam 3 strażnice, 2 dzwonnice i 1 już ta właściwa forteca Pagana Mina. I teren będzie mieć, że tak powiem, czysty. Mało mam trochę tych przynęt. Przydałoby mi się ich tutaj mieć jak najwięcej, bo tam podejrzewam też wykorzystam oczywiście matkę naturę do... Znaczy inaczej, będę chciał wykorzystać matkę naturę do odbijania tej... fortecy. Tam jakiś gruz zaparkowany. Z tym, że no, ja mam tak jeszcze dosłownie jakieś 20 minut. Nie wiem, czy nam się uda.
do pół godziny, no ale 20 minut chciałbym skończyć. Jeszcze muszę ten odcinek wyrenderować i zacząć wysyłać przynajmniej. No. Się już może wysyłać, jak będę w pracy, jak go tylko zaprogramuję, żeby się wstawił odpowiedni tytuł. Wstawię inaczej tytuł, opis, zapowiem wam i... No i się będzie wysyłał, a ja będę pracował. I tyle. I może do tej 17 zdążę, bo ja znowu nagrywam odcinek z Far Cry'a na ostatnią chwilę. W chwili obecnej jest godzina 9:30. No 9:25 dokładnie. Nie będziemy się tam szczypać. O 5 minut. Ty, ten ciul jeszcze żyje. Wsiadaj. Dobra, siedzisz. To jedziemy. Nie będziemy się tu nawet za bardzo tam interesować. Chodź, kobieta. Trzeba tu im pokazać, które później. Płoń! Ty, ktoś tu nadupca we mnie. Tylko ja go kierwa nie widzę. Tu jest ten ciuł. Ty, dajcie mi ten... Leżeć. Ale nie ruszaj się, chłopie. O, widzicie? No kurwa, samochód jak na zamówienie. No ja właśnie o takie Polskę walczyłem. Jezus, kobieto, ja się zaczynam ciebie bać. Słyszeliście ją? Dupcy coś o jakimś piekle. No pewnie o piekle kobiet, jak to kobiet, na kobietę przystało. Nadupcaj. O kurwa. Nie gadaj, że ciul to przeżył. Ale kurwa, kobieto, jak nie na dupca stąd, to po chuj w ogóle zajmujesz to miejsce. Dawaj mu w ryj. Tamtemu. No elegancko. Kurde, mam nadzieję, że będzie szedł tu gdzieś jakiś kupiec, bo powiem wam, trochę jest Liptonajski. Co by nie mówić, ammo by się przydało uzupełnić. Ale może oni mi tu coś jeszcze dadzą. Patrz, tu zaś idzie jakiś... Ten miodożer pieprzony zapewne. Idzie mały dziadu. Przynęta mi się przyda. Dobra,
Tu już mamy chyba wszystko pozbierane. Chodź kobieto, bo nie mamy całego dnia. Ale już w sumie ostatnia prosta. Wsiadaj kobieto. Wsiadaj! Stoi się zastanawia. Nie gwarantuję wam, że tą fortecę dzisiaj odbijemy. Ale chociaż zobaczymy, jak tam wygląda sytuacja na froncie. Kobieto, i teraz tak. Stoisz tu i nawet mnie nie denerwujesz. Nie przyłaś, póki cię nie zawołam. Ja muszę się tu rozeznać. Pytanie, ile jest alarmów? Pewnie nie mam takiej informacji. Nie mam. Wow, no ta forteca już jest ogromna. No w końcu to jest forteca, tak? Snajper. Alarmy widzę na razie dwa. Ich tu jakoś specjalnie, przesadnie dużo nie widzę. No one kills my friend and gets away with it. I feel like I'm trapped in here. All we do is drill, play cards, and drill some more. Bread stack of meat. What was that? Go catch his killer now! What? Hey, Lagar. I need eyes on the target. Huh? I need this guy found now. I need eyes on the target!
Aya! Don't give them an inch! Hitting the alarm! No to jest kurwa po nas. Inbound on your position. Stand your ground. We are coming from the air. No to jest kurwa po nas. Holy shit! Przeczer ten skurwysyn z miotaczem okiem. Nie. Tu nie będzie tak łatwo. Tu nie będzie, moi drodzy, tak łatwo wcale. Na razie nie wołam tej mojej spluwy. Trzeba powyłączać pierw wszystkie alarmy. I to w ogóle nie ma innej możliwości. Wszystkie alarmy muszą być powyłączane. Dobra, spróbuję im tam zrobić drobne zamieszanie. Tu jest brama, ale jest zamknięta. Właśnie, bo jak oni mają pozamykane te bramy, to przecież jak ja tam rzucę przynętę, to nikt tam nie przyjdzie. Bo skąd? Dobra, spróbuję się tędy może wspiąć tam. Dupa. No nie no, jak tu przylatuje śmigłowiec Gwardii Królewskiej, to ja nie mam z nimi szans. Nie mam mowy. To musi być bez strzelania alarmu. Czekajcie, muszę zwrócić przywolność. Chyba, że wiecie co? Mam jeszcze jeden pomysł taki na dziko. Może tak powiem, na dziko do zrealizowania. Tam było to takie działko. Jakbyśmy od razu tym działkiem zaczęli napierdalać. Ja widzę tutaj dwa alarmy. Nie wiem, czy jest więcej. Widzę dwa. I widziałem dwa. Tam jest działko. Jakbyśmy nim zaczęli nadupcać.
Help is on the way. Dupa. Czemu się nie da tym nadupcać? Holy shit. Tam jest więcej tych alarmów. Za cztery są. Idź tam i bądź grzeczna. No tu stoję na tym murze, chodzę po tym murze, o nim nic. Nie żebym marudził. No ale... Przyznacie, że to trochę takie... dziwne. No powiem tak, tu nie będzie tak łatwo. No tu żadna zwierzyna nie przebiegnie. Nie ma za bardzo skąd. Od tej strony chyba nic tu nie zdziała. They think we're afraid to come out and fight them.
No powiem tak, od tej strony kiepsko to widzę. Co kurwa siadł przy ognisku? Strzeliłbym mu w łeb, ale się boję, że... Kurwa. Że mnie usłyszą. Zobaczymy, czy mogę go wyeliminować. Coś chleję piwo i się za bardzo tym nie interesuje, co się tu dzieje. Chodź o chłopie, bo nie mam całego dnia. No kurwa, ten tu przylazł teraz. We have enough guns and manpower to retake the territory we lost. I don't know why we're not out there doing it. Most of those farmers can barely. Niech ten stąd pójdzie, bo ja się go boję. Fuck our orders to guard the fortress. Let's get out there and fight. There's always insects if things get really bad. Great protein. Ten tam będzie kurwa teraz. Kurwa. Maciożu. Pierdalu. O ty ciulu! Kurwa, drugi? Nie. To musi być bez alarmu. Koniec i kropka, ale to już nie dziś. To już nie dziś. Zrobimy sobie szybką podróż. Rzadko z tego korzystam, ale dzisiaj sobie wykorzystam. I'm glad you came back. Nie interesuje mnie to kompletnie. Dobra. I na tam trzeba po prostu podejść na spokojnie, bez żadnej presji czasowej, a ja już tą presję zaczynam powoli mieć. Odbiliśmy dwie strażnice, jedną dzwonnicę.
No i tutaj została nam ta forteca Yami, zostały nam 3 strażnice, 2 dzwonnice. Więc myślę, że jest to kwestia no, najbliższych 2-3 spotkań i powinno nam się to udać ogarnąć. Tak patrząc na mapę, to ja myślę, że jeszcze nie więcej jak 5 razy się spotkamy w Far Cry 4, no i będziemy zaczynać kolejną, nową playlistę w serii W co lubię sobie pograć, czyli serii gier sensacyjnych, fabularnych, przygodowych, gdzie spotykamy się w piątki o godzinie 17. Co to będzie za gra? Jeszcze nie wiem, ale na dziś ode mnie to już byłoby na tyle. Dziękuję Wam za uwagę i oglądanie. Życzę miłego dnia, udanego weekendu. Do zobaczenia, do następnego. Trzymajcie się, na razie. Cześć!